dziś w programie. O kłopotach producentów biomasy, o owczym eksportowym biznesie, a także o niezadowolonych z ustawy o ziemidzierżawcach. Odnawialne źródła energii OZE wciąż są źródłem strat i problemów setek rolników uprawiających rośliny energetyczne oraz producentów brykietów. Zainwestowano miliardy złotych, a pozostały niespłacone kredyty i ludzie bez pracy. Tymczasem w województwie opolskim trwają zbiory traw energetycznych. 200 hektarów zostało nam niecałe, 50 hektarów mozgi ścinowatej i myślę, że po przyszłym roku praktycznie będziemy wszystko będzie likwidacji z tego względu, że no po prostu nie ma zbytu na ten towar. Kilka lat temu w województwie opolskim skupowano 700 tysięcy ton biomasy na cele energetyczne. Na sadzonkach wierzby energetycznej czy miskanta olbrzymiego też można było zarobić. Były lata, że sprzedawało się po 100, po 200 tysięcy, ale było i milion sztuk nawet do odbiorców, a więc ilości były naprawdę pokaźne. Dwa lata temu za tonę biomasy można było otrzymać nawet 400 zł, ale prawie dwa lata temu spadły ceny certyfikatów zielonych z 250 zł nawet do 70 zł i ten rynek się załamał. Elektrownia obniżyła ceny i zaczęła wypowiadać wieloletnie umowy na odbiór biomasy. Dowiedziałem się, że być może to jest ostatni rok, kiedy będę mógł tą biomasę z wierzby sprzedawać elektrownię pole. Ode mnie to brykiet w ogóle nie wychodzi, jest zastój, no mówię, sprzedać brykiet, no w tej chwili no to praktycznie przez pośredników. Kilkadziesiąt wytwórni brykietów i peletów w województwie zbankrutowało. W mojej fabryce musiałem przerwać produkcję, bo była nieopłacalna, zaczęła przynosić straty, zwolniłem ludzi. To problemy finansowe pozostały, bo zostały leasingi maszyn i kredyty do spłaty. Wszyscy czekają na zmiany w prawie. Wszyscy wyczekują ustawy o energii odnawialnej, którą Ministerstwo Gospodarki przedstawia już którąś wersję z kolei. Sytuacja powoli się poprawia. Ceny certyfikatów wzrosły do 170 zł, ale odbiorcy biomasy zamiast od polskich rolników i przetwórców wolą sprowadzać ją z Ukrainy czy statkami z dalekich krajów. A do 2020 roku Polska powinna wytwarzać nawet 20% energii ze źródeł odnawialnych. Spadek cen trzody chlewnej na Opolszczyźnie pociąga za sobą poważne konsekwencje. Opolscy rolnicy odnotowują coraz większe straty. Związki i organizacje rolnicze Opolszczyzny zawarły porozumienie i razem będą walczyć o interesy mieszkańców wsi. Na początek apelują do władz o pomoc hodowcom trzody. To, co się stało w tej chwili, że znaleziono dzika chorego na wschodniej granicy, bardzo daleko od nas, czy raptem dwa dziki, nie powinno się w żaden sposób przełożyć na chlewnie u rolników. Te tuczniki u rolników są zdrowe. To mięso, które by rzeźnik kupił, wybił i przedstawił do sklepu, nie zagraża życiu. A więc jest to ewidentne wykorzystanie chwili i oczywiście przerzucenie ciężaru gatunkowego na rolnika i skorzystanie z tego, że rolnikowi się mniej płaci i robi się przy okazji duży biznes. To również świadczy o tym, że myśmy już przecież mieli 18 milionów tucznika w Polsce, teraz raptem mamy 12, a więc na pewno nie mamy tego tucznika za dużo, a jest to troszeczkę z naszej strony, uważamy, bezczelność, że korzysta się przy takich okazjach i czyści się kieszenie rolnika, nie obniżając konsumentom w ogóle cen. Na tą okoliczność też między innymi zebraliśmy się jako Porozumienie Rolników Opolszczyzny, Izba Rolnicza, Związek Rewizyjny RSP, Rolnicy Śląscy, Polski Związek Rolników i Organizacji Społecznych, Związek Dzierżawców po to, żeby wspólnie występować do władz, wspólnie apelować o rozsądek. To się stało, podpisaliśmy takie porozumienie, już pierwszy apel do ministerstwa poszedł, podpisany przez te wszystkie organizacje. Po wielu latach braku opłacalności rośnie zainteresowanie hodowlą owiec. Dzięki dopłatom oraz chętnym na kupno wełny, a nawet skór, hodowla zaczęła się opłacać. Co ciekawe, zbliża się Wielkanoc i hodowcy już szykują jagnięta na eksport. Mniejsze do Francji i Włoch, a starsze owce do odbiorców w Holandii i Niemczech. Jest standaryzacja owiec, jagniąt na eksport. Ważenie i badanie umięśnienia.
Niska cena za owce spowodowała, że stan pogłowia z 5 milionów sztuk w latach 80. spadł do 250 tysięcy, ale 4 lata temu ten trend spadkowy wyhamował. Ja akurat mam stado, które wchodzi w program ochrony genów i tutaj akurat to moje stado będzie miało dopłatę do matki. Obecnie stawka płatności w ramach wsparcia specjalnego do owiec wynosi 126,86 zł od jednej sztuki owcy. Dziś ze sprzedażą żywca nie ma problemu. Ceny są w miarę stabilne. Sprzedajemy w tej chwili jagnięta w granicach około 8 zł za kilogram przy ciężkich jagniętach. Cena jest porównywalna do bydła mięsnego, aczkolwiek obrót pieniądzem jest dużo szybszy. A towar jagnięta nie ma co sprzedawać. Jakby było, to wszystko można sprzedać, bo zachodnia Europa potrzebuje. A raz, że jest to najlepszy produkt, to jest najlepsze mięso, jakie jest. Owiec nie można ubić w żadnej ubojni na Opolszczyźnie, dlatego większość produkcji wysyłana jest poza województwo lub za granicę. Z ubojem jest duży problem, bo musimy przeprowadzać to przez certyfikowane ubojnie, których jest bardzo mało. Jedną z większych ubojni, która jest, no to jest Lesko w Połonina. Ale brak ubojni my nie możemy ubić na rynek krajowy, stąd wszystko idzie na eksport. W moim przypadku nie mam zezwolenia na wybudowanie małej ubojni chłodni jako sprzedaży bezpośredniej. Kilka lat temu za wełnę kupcy płacili najwyżej 3 zł za kilogram, ale to zaczęło się zmieniać. O wełnę się też pytają, no ale też podnieśli tam ile 4 zł kilo, no ale to jest bardzo mało, ale na ścigacza nie starczy. Oprócz wełny poszukiwane też są skóry. Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Prudniku zmienia swoją lokalizację. Zostanie przeniesione do Białej i to tam już od poniedziałku rolnicy z powiatu prudnickiego będą mogli załatwiać swoje sprawy. Siedziba w Prudniku no niestety nie spełniała naszych wymogów, które są nam narzucone. Dlatego ogłosiliśmy przetarg na nową siedzibę. Przetarg wygrała Biała, a właściwie Urząd Miasta Białej. I dlatego tutaj od podstaw to biuro zostało wybudowane na nasze potrzeby, spełnia w tej chwili wszelkie nasze warunki. Dzięki temu ma poprawić się obsługa rolników. W Białej jest więcej gospodarzy, bo ponad 840, a dla porównania w Prudniku niespełna 500. Na rynku warzyw i owoców ceny bez zmian. Najtaniej warzywa można kupić na targowiskach, w Nysie, Niemodlinie i Brzegu. W regionie za kilogram cebuli trzeba było zapłacić 3 zł, za główkę czosnku 2,50. Kapusta kosztowała 3 zł za kilogram, pomidory sprzedawano po 5 do 8 zł. Ziemniaki kosztowały od 1,50 zł do 2 zł za kilogram. Natomiast zarówno kilogram marchwi, jak i pietruszki wyceniono na 3 zł. Jabłka sprzedawano po 2 do 5 zł, a gruszki po 6 do 9 zł za kilogram. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w pierwszych dniach lutego 2014 roku przeciętna krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 754 zł za tonę i była o 27% tańsza niż przed rokiem. Tymczasem w ubiegłym tygodniu na Opolszczyźnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacono od 725 do 770 zł, a paszowej od 700 do 740. Za jęczmień można było otrzymać od 750 do 780 zł, za żyto od 550 do 560. Za kukurydzę paszową oferowano od 620 do 670, a za rzepak płacono od 1550 do 1650 zł za tonę. Według danych Ministerstwa Rolnictwa w Polsce zakłady mięsne kupowały żywiec wieprzowy średnio po 4,71 zł za kilogram. To o 6% taniej niż w poprzednim tygodniu. W regionie w minionym tygodniu płacono od 4 do 5 zł za kilogram żywca wieprzowego. Za parę prosiąt do 20 kg trzeba zapłacić w województwie podlaskim od 340 do 380 zł, w dolnośląskim od 300 do 360, w mazowieckim od 320 do 370 zł, w lubelskim 300 do 380, w łódzkim od 320 do 360, w świętokrzyskim od 340 do 380, a w opolskim od 340 do 360 zł.
Świat w pigułce można było podziwiać na kończących się dzisiaj w Berlinie międzynarodowych targach turystycznych ITB. Na targach zaprezentowało się ponad 11 tysięcy firm ze 180 krajów. Wśród nich większą niż dotychczas ofertę miała Opolszczyzna. W niezwykły sposób promowała atrakcje regionu. Opolskie stoisko było oblegane przez targowych gości. Furorę robiły Kołocz Śląski i Kroszonki. Targi odwiedziło ponad 300 tysięcy osób. Partnerem targów w tym roku był Meksyk. Więcej pokażemy w specjalnym programie TVP Opole o targach turystycznych ITB. A teraz ważna wiadomość dla rolników. Jest szansa, by wygrać nowoczesny traktor. To pierwsza nagroda w 12. edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo organizowanego przez KRUS. Jego celem jest promocja zasad BHP oraz reguł ochrony życia i zdrowia w rolnictwie. Zapraszam do uczestniczenia czy wzięcia udziału w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo. Uważam, że macie świetne gospodarstwa, świetnie już zorganizowane, bezpieczne gospodarstwa, więc jest się czym pochwalić. W konkursie wziąć mogą udział rolnicy indywidualni. Przebiega dwuetapowo. Najpierw eliminacje na poziomie regionalnym, a później finał na szczeblu centralnym. Termin zgłaszania mija 14 marca. Szczegóły na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ceny sprzedaży ziemi rolnej na Opolszczyźnie biją rekordy. Średnia cena za hektar jest najwyższa w kraju i przekroczyła już 35 tysięcy. A ostatnio licytowano po 80, a nawet 100 tysięcy złotych za hektar. Jednak to, co cieszy kierownictwo Agencji Nieruchomości Rolnych i ministra Skarbu Państwa, nie cieszy dzierżawców, którzy krytykują obowiązującą ustawę o ziemi oraz sprzedaży gruntów rolnych. Ceny ziemi znacznie wzrosły i to jest przykład tego, że ustawa nie spełnia swoich oczekiwań. Bo jeżeli w powiecie Kluczbork przy granicy województwa wielkopolskiego z 20 paru tysięcy złotych za hektar ceny pod koniec roku podskoczyły do 85 tysięcy i podbijali je przedsiębiorcy niezwiązani z rolnictwem, no to rolnicy borykali się z decyzjami, czy kupić, czy nie kupić. Część kupiła, a część poszła w ręce tych, którzy z produkcji rolnej nie żyją. Także podsumowując, chcę powiedzieć, że środowisko dzierżawców i mój związek miał rację, że ustawa nie spełnia oczekiwań producentów i bezsensownie jest wyłączane 30% gruntów i osłabienie dobrych przedsiębiorstw, które mogłyby konkurować na rynku unijnym. Tymczasem na Opolszczyźnie przetargi przebiegają bezkonfliktowo. Agencja Nieruchomości Rolnych wystawi do sprzedaży blisko 8 tysięcy hektarów ziemi. Za ubiegły rok opolski oddział ANR zarobił na sprzedaży ziemi 214 milionów złotych. Szacuje się, że w tym roku suma uzyskana na licytacji będzie podobna. Program zrealizowano dzięki współfinansowaniu przez Związek Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu. Program zrealizowano dzięki współfinansowaniu przez Przedsiębiorstwo Doradczo-Usługowe AgroExpert w Nysie.